Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Proszę Państwa, to jest takie pozdrowienie, zawołanie ojców redemptorystów, ale gdyby ich nie było, to musiałbym ja je wymyśleć. Powiem dlaczego, dlatego, że moje całe, można powiedzieć, życie i praca jako księdza, najpierw w Polsce, albo też tak samo w Afryce, właśnie pod skrzydłem, pod płaszczem Matki Bożej się dokonuje. Pierwsza rzecz, urodziłem się w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, tam w Chełmie. Tam byłem ochrzczony, pierwsza komunia święta, bierzmowanie. Pierwsza moja parafia jako wikarego w Borowie nad Wisłą, ostatnia parafia, gdzie ostatnia wioska powiatu jeszcze dawnego, województwa i diecezji, też Matki Bożej, pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej. Następna moja parafia, gdzie mnie ksiądz biskup skierował, Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Następna moja parafia, teren parafii do Kraśnika, Matki Bożej w Niebowzięcia, prawda? Tak, oczywiście byłem tam czasowo w kościele Świętego Ducha, ale teren Matki Bożej w Niebowzięcia. Przyszedłem do pracy misyjnej w Zambii. Pierwsza właśnie parafia Mulansolo, też Matki Bożej Szkapleżnej. Następna parafia już nie w Zambii, ale w południowej Afryce, w diecezji Zimkulu, parafia pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes. Także widzicie Państwo, całe moje właśnie życie, w moim życiu kapłańskim, Matka Najświętsza roztacza nade mną swoją opiekę i dzięki, można powiedzieć, niej żyję, jestem i w ogóle mogę właśnie funkcjonować. I dlatego chwaląc oczywiście Pana Jezusa, też tak samo chwalę Matkę Najświętszą. Dziękuję za to, że w takich, można powiedzieć, bardzo trudnych momentach, chwilach mego życia, gdzie już można powiedzieć kilka razy, będąc na misjach, nie powinienem był żyć, a właśnie żyję dzięki opiece, wstawiennictwu Matki Najświętszej. Moi Państwo, tak, dwa słowa. Wyświęcony zostałem w 1975 roku przez biskupa obecnego, arcybiskupa, jeszcze seniora Bolesława Pylaka. On już wtedy wikariuszem kapitulnym był po śmierci biskupa Kałwy. W 79 roku dopiero, w 89 dopiero pojechałem na misję, mimo że chciałem jechać w roku 1979, ale biskup powiedział, pospracuj jeszcze trochę w diecezji, a dopiero później, za rok cię puszczę, pojedziesz. Za rok pojechałem w 80 roku, a słyszałem, że jakiegoś innego księdza puścił, po prostu dał pozwolenie na wyjazd, a jednego tylko w diecezji właśnie dawał pozwolenie jednemu na rok. Więc ja do niego poszedłem. No mówi, no nie, ty jeszcze na przyszłym roku, prawda? No przyszły rok to 81, słyszę, znów kogoś innego puścił. I tak było przez 10 prawie lat. Wreszcie myślę sobie, albo wóz, albo przewóz, bo już później będzie trudno. No i języka się nauczyć i takiego angielskiego, prawda? Moi koledzy już byli w Zambii, więc tam teren języka angielskiego i tamtejszego języka też tak samo na podstawie angielskiego trzeba się uczyć. I tam pracowałem od 1989 do 91 roku z racji zdrowotnych. No też Matka Boża jakoś czuwała nade mną.
musiałem Zambię, że powiem Centralną Afrykę, teren taki tropikalny opuścić. Przyjechałem do Polski, kilka miesięcy byłem, chyba 9 miesięcy na leczeniu. Wróciłem do pracy właśnie misyjnej, ale już do Południowej Afryki, gdzie malarii nie było, która mi właśnie to malaria tak najbardziej i następstwa tej choroby tak dokuczyły. I też tak samo jak wspomniałem, teren Matki Bożej z Lourdes. Najpierw misja taki na terenie tej parafii, prowadziłem dom rekolekcyjny, spotkań diecezjalnych rekolekcyjny, gdzie patronem był Pius X, papież Pius X, a później właśnie biskup mnie skierował już bezpośrednio do misyjny biskup, do tej misji właśnie Matki Bożej z Lourdes, gdzie no, była najstarsza na tamtym terenie, ustanowiona w 1888 roku. Budowali ją niemieccy trapiści, później byli marianchiliści, prowadzili ją dalej, budowali, rozbudowywali do roku 1954, dopóki nie został wyznaczony pierwszy biskup w Afryce Południowej i dla diecezjum Zimkulu utworzonej dla czarnych tylko. Pamiętamy, to był czas apartheidu. Właśnie też było tak, że zakonom, siostrom chociażby białym, nie można było przyjmować czarnych kandydatek. Właśnie można było, tylko że musiały mieć osobne pomieszczenia, osobne budynki, prawda? I to w apartheidzie było tak, nie tylko czarnym nie można było tam, gdzie biali, ale białym nie można było tam, gdzie czarni. Więc no, wychodząc naprzeciw, Stolica Apostolska właśnie tak utworzyła z myślą o czarnych, szczególnie właśnie na tym takim terenie Bantustanu wyznaczonym dla czarnych tylko, właśnie i diecezję nową Zimkulu i nowego czarnego, pierwszego w historii Południowej Afryki biskupa. Ci biali misjonarze byli do 1954 roku, później już tylko właśnie no, czarni i misjonarze w tej, czy księża miejscowi już w tej misji Matki Bożej z Lourdes. Ja jestem, bo ciągle jestem, prawdzie na urlopie zdrowotnym, ale ciągle jestem proboszczem tej parafii, pierwszym od 50 lat bieluch, biały człowiek właśnie w kraju apartheidu. Wprawdzie w roku 1992 już apartheid upadł, wolne wybory, przypominamy sobie Mandela, też cud w tym kraju, że obyło się bez wojny domowej, bo już była na krawędzi, można powiedzieć, kiedy polski emigrant Waluś zastrzelił Haniego, przewodniczącego partii komunistycznej. Właśnie no wtedy akurat przed samymi wyborami, ale jakoś się wszystko po kościach rozeszło. W każdym razie to jest jeszcze proces, jaki dokonuje się w mentalności, w umysłach tamtejszej ludności, przejścia. Administracyjnie to było szybko, a natomiast w mentalności dokonuje się powoli, prawda? To trzeba pokolenia, tym bardziej nie wszyscy są tacy jak Mandela, że nie był rasistą. On zachęcał nawet, przestrzegał swoich rodaków, żeby nie tracili współpracy z białymi, bo sami mówi sobie, nie damy rady. Ale nie wszyscy tacy byli jak on i no, w tej chwili można powiedzieć, czy pierwszy prezydent Mbeki czy Zuma, prawda, no to niestety
przyjęli taktykę wykopywania białych, gdzie się tylko dało, z urzędów. A wiadomo, w urzędzie też trzeba znać się na rzeczy, też trzeba wiedzieć i trzeba się napracować, żeby jakiegoś interesanta, że tak powiem, obsłużyć, żeby nie narobić błędu, bo wiadomo, w urzędach komputery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później coś, jakieś wszelkie nieprawidłowości komputer, że tak powiem, odrzuca. No w takiej właśnie sytuacji mnie przyszło pracować właśnie w tej misji Matki Bożej z Lourdes. Poprzednik mój 5 lat był w tej misji. No, a ja byłem sąsiedzie, więc sąsiedzi, jak to siedzi, nie było mu tam łatwo i on po prostu zrezygnował. I tak był najdłużej ze wszystkich czarnych księży, dlatego że jego poprzednik, też czarny oczywiście, był tam chyba ze 2 lata. No, miejscowi z takiej, można powiedzieć, bojowniczej wioski. Oczywiście tam czarni są, tylko pobili go, poszedł do szpitala, już do misji nie wrócił. Poprzednik jego też, no, wiedzieli, że tam wiedział, dostał wiadomość, że chcą go, bo go po prostu jakoś niezadowoleni pobić, więc w ogóle do misji nie przyjechał, też tak samo nie wrócił i tak mi. No, moi nawet przyjaciele mówili, słuchaj, jeżeli ty tam miesiąc czasu wybędziesz, pobędziesz właśnie w tej misji jako biały, jako bieluch, prawda, no to będzie dobrze. Ja mówię, no zobaczymy, opatrzność Boża nade mną, ja idę, jak tylko z Bożą pomocą, mam nadzieję. No i jakoś do tej pory, prawda, to był rok 1996, prawda, także do tej pory właśnie, oczywiście jestem trochę już kilka lat tutaj w Polsce, byłem w ubiegłym roku właśnie w Afryce, krótko, ale byłem właśnie, wszystko. Tam jest ksiądz, załóżmy Polak, z taką ekipą, można powiedzieć, braci i sióstr zakonnych z takiego zgromadzenia, właśnie nie zgromadzenia, ile wspólnota świętego Jana Chrzciciela, i oni kontynuują, prawda, tą pracę, którą ja zacząłem, i mają takie zadanie bardziej, jeszcze bardziej ewangelizacyjne w różnych misjach właśnie w diecezji Zimkulu. Proszę Państwa, tak, ja no, o misjach temat to jest rzeka. I dlatego ja kilka, załóżmy, no, takich momentów z życia właśnie misyjnego, takiej opatrzności, można powiedzieć, Bożej nade mną, jak Pan Bóg potrafi działać, jak działa, powiem, a jeżeli Państwa coś będzie właśnie interesować szczególnie, to bardzo proszę, jeżeli tylko będę potrafił powiedzieć, odpowiedzieć, to z miłą chęcią to uczynię. Moi, proszę Państwa, załóżmy tak, pierwsza rzecz to praca wśród Afrykańczyków jest troszeczkę inna. Inna jest ich mentalność, prawda, niż tutaj Europejczyków, czy tym bardziej właśnie nas Polaków. Oni jeszcze zjawiska chociażby atmosferyczne, takie czy inne zdarzenia inaczej interpretują, prawda? No już tak po swojemu, oczywiście, jeżeli nawet przyjęli chrześcijaństwo po okresie katechumenatu, prawda, zostali ochrzczeni. Jednak jeszcze czasem tak bywa, nie tylko czasem, że to prawo, można powiedzieć, zwyczajowe jest ponad Boże prawo w takich konkretnych sytuacjach życiowych, czy ponad państwowe prawo, to prawo właśnie rodzinne, szczególnie silne więzi rodzinne,
i te prawo zwyczajowe ponad to prawo stosują właśnie w konkretnych sytuacjach życiowych. No a takim zwierzchnikiem, można powiedzieć, ich umysłów i sumień i duszy jest miejscowy szaman, miejscowy czarownik, bez którego nie bardzo sobie jeszcze potrafią życie, że tak powiem, właśnie wyobrazić. I on w różnych sprawach doradza, prawda, i w sprawach jakichś, no, można powiedzieć, duchowych i w sprawach, załóżmy, no, uzdrowienia fizycznych, prawda, też ma różne sposoby, różne lekarstwa, nazwijmy, i często właśnie, no, ludzie miejscowi do niego się w takich czy innych sytuacjach właśnie uciekają. No, każdy misjonarz jest dla takiego miejscowego szamana, można powiedzieć, takim konkurentem, jeżeli nie powiedzieć zagrożeniem, prawda, nie? I stara się na wszelkie sposoby działalność takiego, że tak powiem, no, misjonarza, przynajmniej jeżeli nie uda mu się tak storpedować, to przynajmniej osłabić. Szczególnie doświadczaliśmy tego w Zambii, gdzie czasem tak było, że z katechistą umówieni byliśmy na tak zwany serwis, prawda, nie? Wyjazd do kaplicy w terenie, która obejmowała kilka wiosek, czy kilkanaście właśnie wiosek, na określony dzień, że tak powiem, no, godzinę, a godzinę to tam wiadomo, tak jak Afrykańczycy mówią, wy macie zegarki, a my mamy czas, aby tego samego dnia, zresztą jak się wyjeżdżało w dalszą drogę samochodem, prawda, no to jedna, druga kaplica, czasem takie trzy dniówki, czy cztery dni objazdy właśnie były. Więc było tak, że oczywiście o wiele, wiele wcześniej to było uzgadniane z miejscowymi katechistami, którzy w konkretnych tych kaplicach dojazdowych też mieli pieczę nad społecznością właśnie wierzących. Było ustalone. A myśmy przyjeżdżali z katechistą z misji tej głównej, prawda, ze stacji misyjnej. Pusto, nikogo nie ma, w wioskach nikogo nie ma, w ogóle ani tym bardziej w kaplicy, prawda. Okazuje się, że często tak bywało, nie należało do rzadkości, że czarownik akurat wszystkich ludzi zwołał do siebie czy do jakiegoś innego miejsca, prawda. My przyjeżdżamy, żywej duszy nie ma, prawda? No, ale trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Zazwyczaj jechaliśmy sobie do innej właśnie kaplicy, a do tej żeśmy na samym końcu wracali, prawda? Kiedy już wszyscy byli, tak? Jakoś w sposób taki bezbolesny trzeba było, tak, żeby wilk syt i owca cała. Nie można było, że tak powiem, takiego też czarownika, że tak powiem, jakoś można powiedzieć, tak, w oczach ludzi zdyskredytować. Nie, dlaczego? Dlatego, że myśmy byli do takich porad, ma nam od czasu do czasu, prawda, nie przyjeżdżaliśmy, załóżmy, raz na miesiąc, czy raz na zależności, ile tych kaplic, prawda, było w parafii. Czasem, załóżmy, no, tak, ja byłem w drugiej misji Mpika, to było nas trzech księży, ale było 38 kaplic do obsługi, prawda, w terenie. Mniej więcej tak długość parafii tej misyjnej, 160 km, szerokość jakieś 30, prawda, nie, w takim rozstrzeleniu. Tak, także żeby wilk syt i owca cała, załóżmy, nie, żeby właśnie no, ich, że tak powiem, nie dyskredytować. A po drugie, no wiadomo, żebyśmy chcieli dyskredytować to, no, mielibyśmy zaraz wrogów, a chodzi o to właśnie, żeby, no, wszystko tak się dokonywało
Oczywiście z Bożą pomocą, bo jak mówi święty Paweł, Apollos tam orze, drugi sieje, a Pan Bóg daje wzrost właśnie. To, co do nas należy, staraliśmy się jak najlepiej w świetle Ewangelii, wskazówkami ewangelicznymi czynić, a resztę zostawiać Panu Bogu. Nawet takie jakieś sytuacje no, nieprzewidziane, prawda, których sporo, że tak powiem, właśnie było nieplanowane. Czasem tych nieplanowanych było więcej niż te właśnie zaplanowane, ale wszystko tak składaliśmy w ręce Bożej opatrzności i okazuje się, nigdy na tym nie wychodziliśmy źle. Afrykańczycy, to my tak sobie mówimy, no, znamy jakąś przyczynę, załóżmy, ktoś zachorował no, na nieuleczalną chorobę, no, czy rak, czy jakaś inna, prawda, czy choroby serca, no wiadomo, umarł, prawda, nie, czy też tak samo, no, mimo zabezpieczeń, czasem wyładowania atmosferycznych, bardziej w Afryce są bardzo silne, tam powietrze jest jeszcze bardzo, bardzo czyste, prawda, więc chmur elektryzuje się bardzo, no a niewiele jeszcze ma piorun ochrony, prawda, chat murzyńskich. Czasem już są, prawda, ale jeszcze niewiele, czasem nawet są i strzela piorun, zapala chatę, prawda, no to wiadomo, my sobie tłumaczymy, z wyładowania atmosferyczne nie dość skuteczne było jakieś zabezpieczenie, prawda, albo następny jakiś wypadek drogowy, prawda, nie wiadomo, tak jak tam w Zambii też tak samo, ale tutaj nawet w Afryce też transport odbywał się no, takimi samochodami, prawda, tacy przewozili ludzie, prawda, szczególnie z buszu do miasteczka powiatowego. No u nas może by takiego wehikuła na złom nie przyjęli, a tam jeździł, że tak powiem, jeszcze ludzi woził, prawda? Oczywiście częste wypadki, czasem i śmiertelne, no to wiadomo, my byśmy sobie to wytłumaczyli, aha, kierowca, no w układzie kierowniczym, luzy czy hamulce, nie było hamulców, jechał, prawda? No to wiadomo, górzysty teren, będzie wypadek. A Afrykańczycy tak sobie nie tłumaczą, nie, przyczynę jakiegoś nieszczęścia czy śmierci, ktoś winien, prawda? Ktoś zawsze jest winien. To nie tak, że samo się przez się stało, prawda? My sobie tłumaczymy to, no, czy choroba, czy zjawisko atmosferyczne, czy jakiś nieszczęśliwy wypadek, zaniedbanie tego czy innego człowieka. To, co powinien zrobić, a nie zrobił i dlatego nieszczęście to się stało. Nie. Afrykańczycy, ktoś zaczarował, prawda? Nie. Ktoś zaczarował. I tutaj trzeba też właśnie takiego, kto zaczarował, trzeba no, dopaść i ukarać przykładnie. No a wiadomo, że taki czarownik nie robi tych swoich usług, że tak powiem, właśnie za darmo. Zresztą w ogóle w danym terenie przychodzą ludzie, daninę mu składają w tej czy w innej formie. Jeżeli ktoś tam się, że tak powiem, ociąga, czy stara się jego osobę zdyskredytować w świadomości właśnie lokalnej społeczności, no to ma sobie w swojej pamięci zapisze i później no, potrafi właśnie takiego człowieka przykładnie, w cudzysłowie, no, ukarać. I teraz tak, no, gdy załóżmy jakieś nieszczęście, społeczność spotyka, chociażby pożar, załóżmy chałupy, czasem no, porazi, czasem zabije piorun, prawda, nie? Więc rada starszych, to nie o tak, że samo się stało, prawda? Ktoś był w tym winien. Kto wskaże winnego? No czarownik. Idzie rada starszych wioski do czarownika, pytają się, kto tutaj jest winien. A mówi, idzie tam sobie do swojej chatki, naradza się z duchami przodków, tak? Bo bardzo jest właśnie żywa właśnie kontakt, wiara właśnie z duchami przodków. No,
Ci czekają cierpliwie, czasem za godzinę, czasem następnego dnia. Ci mają czas, czekają. No, wraca, naradził się z duchami przodków. Oni mu powiedzieli, kto winien. Mówi, tak, ta jest, ta i ta osoba, prawda, nie? A mówi, a na potwierdzenie moich słów idźcie tam do jej, czy do jego chaty, prawda? Tam od wejścia oczywiście drzwi nie ma. Od prawej strony, załóżmy po lewej stronie, między piątą, przykładowo szóstą żerdzią, znajdziecie zeschłą jaszczurkę, prawda, nie? Rada starszych idzie i patrzą, szukają i oczywiście znajdują. Tak, coś, co może być tak przykładowo, załóżmy nawet usłyszona jaszczurka, którą przez swoich uczniów czarownik tam sprytnie wcześniej podrzucił, prawda? No i idą, biorą na kij, nadziewają, triumfalnie niosą, mówią, jaki ty jesteś mądry, prawda? Jeżeli wiedziałeś, że ona tam, jaszczurka, czy coś takiego innego jest, no to na pewno wiedziałeś, prawda, kto tutaj temu nieszczęściu jest winien, prawda? No i już takiego kogoś mają, prawda? No i kara, albo kara chłosty może być, albo wygonią z wioski, prawda, albo jeszcze inne. No, czasem, jeżeli jakieś poważne oskarżenia, czasem mogą i zabić, prawda, nie? Policja miejscowa do takich samosądów, że tak powiem, miejscowych, lokalnych się nie miesza, nie, że tak powiem, nie ingeruje, prawda. No, to wiesz, że takie prawa, że tak powiem, w głębokim afrykańskim buszu jeszcze się właśnie dokonuje. Czy załóżmy no, inne przypadki, jakieś właśnie nieszczęścia. Tak, my to rozumiemy, że tak powiem, nawet biorą udział, chociaż no, my to piętnujemy jako misjonarze, w takich, że tak powiem, karach, załóżmy karaniu takich czy innych osób, nawet i ludzie, którzy są katolikami, chrześcijanami, prawda, nie? Z tym, że my wiemy i jakoś uświadamiamy sobie, że proces asymilacji, proces ewangelizacji dokonuje jako proces, prawda, nie to z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok nawet się nie dokona. Zresztą bywa tak, załóżmy, że ktoś z wioski, chociażby, no, to się nie dziwi w Zambii, prawda, ale w południowej Afryce tak jest, że no jeszcze w Południowej Afryce, w porównaniu z tym innymi krajem, ponieważ tam rządzili, trzymali wszystko i szkoły budowali, uniwersytety biali, prawda, infrastrukturę też tak samo czynili, więc tam wielu właśnie, no to nawet z wioski, chociażby Mandela, prawda, z buszu człowiek, on po uniwersytecie. Oczywiście był uniwersytet dla czarnych, prawda, nie? On skończył, mądry prawnik, prawda? Więc czasem tak jest, że ktoś z wioski, prawda, no, pojechał do miasteczka, czy do dużego miasta wojewódzkiego, tak jest właśnie wojewódzkie, Pietermaritzburg, skończył tam czy szkołę średnią, czy nawet uniwersytet, jest lekarzem, czy policjantem, czy nauczycielem, prawda, czy księdzem, prawda? Ale wraca do wioski, pierwsze, idzie do czarownika złożyć mu daninę. Dlaczego? Żeby coś go nie zaczarowało, żeby on go nie zaczarował, żeby na niego jakieś właśnie nieszczęście go, ani jego rodziny właśnie nie spotkało. I to księża też nie są od tego, że tak powiem, wolni, prawda, nie, jeszcze taka właśnie jeszcze świadomość, prawda, i teraz tak, no, ja mówię tak, taki właśnie ksiądz, wikariusz generalny, on był, w tej chwili już nie, 25 lat chyba, czy 20, no wtedy 25 lat nie miał, 20 lat kapłaństwa. Ja mówię, popatrz, słuchaj, mówię, Tobias Musomi był. Mówię, popatrz, ja mówię, jestem tutaj, ja nigdy do czarownika, że tak powiem, nie idę, żadnej mu daniny nie składam i nic specjalnego mnie nie dosięgło, prawda, żadne nieszczęście. A on mówi, ty jesteś biały i ciebie czary nie chwytają. No i już się kończy rozmowa nawet i z takim księdzem, prawda, nie? Ale no, my wiemy właśnie, że to nasza praca, tak jak mówimy, my kontynuujemy
pracę poprzedników, tych misjonarzy, którzy ponad 100 lat tam w o wiele trudniejszych warunkach głosili Ewangelię, gdzie nie było jeszcze transportu, transport wołowy, czyli z zaprzęgami wołowymi, wozy ciągnięte, prawda, w głąb lądu od statku, od okrętu, od miasta portowego, prawda. No że tak powiem, głosili Ewangelię, rzeczywiście to musieli ludzie być ogromnej wiary, pierwsza rzecz, po drugie ogromnej pracy, naprawdę bardzo pracowici. No też, ponieważ to byli zakonnicy, te reguły zakonne nie były przystosowane do warunków, że tak powiem, misyjnych, i też wystarczy popatrzeć, pójść na cmentarz 30, 28 lat, 35, rzadko kto dożywał 40 roku życia właśnie z tych właśnie zakonników, czy siostry zakonne też tak samo właśnie były, siostry, które tam pracowały, które właśnie no, w misji też tak samo prowadziły pracę taką, można powiedzieć, też ewangelizacyjną, czy pomagały, prawda, z kobietami, nauczały, uczyły szycia w ogrodzie, uprawy, że tak powiem, roślinności, takich praktycznych właśnie zawodów. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem właśnie, jeszcze czasem mi pytają, dlaczego brodę mam. Ja na początku właśnie w Zambii nie miałem, goliłem się jak każdy, prawda, mężczyzna, jak później wróciłem do południowej Afryki, więc też tak samo się goliłem, ale no, przyszła taka sytuacja, że dostałem uczulenia właśnie, nie, więc pojechałem do lekarza, a tam 200 kilometrów, prawda, do takiego lekarza, do Durbanu, gdzie, no wiadomo, nie zarazi, jakoś pomoże, prawda, więc dał mi jakieś przypisy, jakieś mazidła, jakieś maści, żeby smarować, prawda, no smarowałem, nadal to uczulenie nie mijało, prawda, więc pojechałem do niego, jeszcze raz mówię, słuchaj doktor, to był biały doktor, oczywiście te twoje medykamenty nie pomagają, prawda, czy mam pójść do czarownika, prawda, zapytałem, mówi, ojcze, może ojcze, do czarownika, ale lepiej, mówię, przestać się golić, prawda, nie, to będzie najlepszy sposób, żeby uczulenie minęło, więc tak właśnie zrobiłem, no i jak się przestałem golić, to włosiska zaczęły rosnąć, prawda, nie, i spotkał mnie właśnie czarownik miejscowy, tak, nie miałem jeszcze takiej długiej brody, oczywiście czarna ona była na początku, prawda, no taka krótka, 2-3 centymetry, prawda, zobaczył mnie i mówi, fade, to jest taki powerful, mówi, ojcze, taki pełen mocy, prawda, mówi, o co chodzi, patrzę w jego oczach, taki przestrach, prawda, nie? O, tam mówił, twoja broda. A nigdy mi tego nie mówił, prawda, nie? Ja myślę sobie, o, jeżeli ciebie moja broda zaintrygowała, czyli coś z tego jest, dopiero później się dowiedziałem, że Zulusi właśnie upatrują ponadnaturalną moc w brodzie, bo im nie rosną, tylko takie kręcone karakułki, prawda? A oni uważają, im dłuższa broda, tym większa moc. I właśnie tak w Rosji rewolucja przeminęła, wszy pozostały, tak samo tutaj uczulenie przeminęło, a broda pozostała. I od tego czasu czarownik, właśnie miejscowy szaman, z takim respektem, szacunkiem, nie było takiego przypadku, żeby coś tam robił przeciwko mnie, czy ludzi nastawiał, czy tego. Bał się nie mnie, tylko mojej brody, żeby go nie zaczarować. Tak. Proszę Państwa, teraz właśnie, no, oczywiście ja ich z błędu, że tak powiem, nie wyprowadzam i ta broda pozostała. Okazuje się, że nie tylko pomocna jest na kontynencie afrykańskim, ale tutaj w Polsce, prawda? Przynajmniej jak jestem gdzieś na chociażby na miesięcznicy w katedrze warszawskiej, to wszyscy księża jesteśmy w takich samych ornatach ubrani i do siebie bardzo podobni, to przy
przynajmniej broda mnie wyróżnia, prawda, że poznają, rozpoznają moi znajomi, prawda, że właśnie jestem. Proszę Państwa, teraz powiem taki przypadek właśnie, gdzie też oczywiście mówię opatrzność Boża uratowała mnie, że tak powiem właśnie, z niebezpieczeństwa konkretnego, można powiedzieć, śmierci, prawda, bo jeżeli ktoś przychodzi do kierowcy, prawda, nie mam akurat kluczyki dawać od samochodu, prawda, to masz, jedź. A to jest najmniejszy problem w południowej Afryce, nie? Ale najczęściej tak jest, że osaczają pod groźbą oczywiście pistoletu czy narzędzia jakiegoś ostrego noża, prawda, sztyletu, kierowcy czy nawet pasażerów, porywają razem po to, żeby jadą w jakieś miejsce odludne, zabiją, rzucą w przepaść, po tygodniu czasu to węże, jaszczurki obgryzą, prawda, szczury, murówki dopełnią swego, szkielecik biały pozostaje po tygodniu czy po dwóch tygodniach czasu z człowieka, nie wiadomo do kogo należący, prawda. No wiadomo, każdy ma, jeżeli załóżmy napadnięty, ma zawsze tą nadzieję, że może uda się mu, że tak powiem, uratować życie, prawda, i dlatego jedzie, czy ewentualnie. Ja miałem taki przypadek właśnie, gdzie byłem w mieście wojewódzkim Pietermaritzburg, akurat przyjechałem z urlopu w Polsce, to był październik, 12 października pojechałem na zakupy, no takie, i mąkę dla dzieci osieroconych właśnie po rodzicach z AIDS. Kupiłem kilkadziesiąt worków, bo taki projekt właśnie też mieliśmy, wspomagania właśnie rodzin, które przyjęły dzieci osierocone. Oczywiście zakupy dla misji i tak to w mieście robiłem, a takie, można powiedzieć, centrum handlowe, znaczy handlowe, szumna nazwa, ale w każdym razie kilka takich sklepów już u wylotu miasta Pietermaritzburg w kierunku właśnie i Kopo w kierunku misji. Te parking, prawda, no ja kupiłem tam jeszcze chleb, takie ostatnie rzeczy się kupowało, prawda, do domu. Siadłem do samochodu, oczywiście tam jest ruch lewostronny, więc kierownica po prawej stronie, i siadłem, zatrzasnąłem, zamknąłem z drzwi, pas bezpieczeństwa, aha, kluczyki do stacyjki włożyłem, pas chciałem zapiąć i już nie zdążyłem, dlatego że oczywiście wcześniej mnie obserwowali dwóch murzynów, tak, takich, no, wieku, jakieś 20-22 lata, prawda, to moment, ja tu mówię, tak długo opowiadam, a to były sekundy, prawda, otworzył, mnie pchnął do tego, na siedzeniu, bo to jest taki samochód pick-up, prawda, Toyota pick-up, kabina, paka na towar, prawda, tutaj na trzy osoby jest miejsce, więc otworzył, pchnął mnie zza kierownicy właśnie pod drzwi pasażera, zanim drugi, kluczyki były w samochodzie, zapala i zatrzasnął drzwi i już ze mną wycofuje i jedzie. Ja oczywiście, tak, drzwi, okna były, że tak powiem, zasunięte, zamknięte, prawda? Tak, bo ja nikogo, pasażerów nie woziłem, chyba że woziłem katechistę, załóżmy, czy kogoś z misji rzeczywiście, no, takiego pewnego znajomego. I myślę sobie tak, jeżeli załóżmy ja tutaj, starałem się, załóżmy, jakoś unieruchomić, czy jemu przeszkodzić w kierowaniu. Nie dało rady, nóż pod szyją, pistolet przy głowie, prawda? Myślę sobie, nie, jeżeli teraz nie dam rady sobie z nimi poradzić, to
Tym bardziej, jeżeli wyjadą za miasto, prawda? Wiedziałam, jak to scenariusz taki wygląda, i myślę sobie, trzeba się ratować ucieczką, więc chciałem drzwi otworzyć i wypaść, ale blokada była. Więc tą blokadą trzeba było zwolnić, nie? Taka zapadka, prawda, jest taka, prawda, do blokady drzwi, ponieważ z lewej strony, z prawej, ta blokada leciutko chodziła, bo był zamek używany, natomiast z lewej strony taki ciasno fabrycznie, można powiedzieć, zamek nowy. Próbowałem podciągnąć do góry, palce mi się ześliznęły, a samochód już jedzie, prawda, oni też, prawda, z piskiem opon. Za drugim razem znów mi się palec ześliznął. Za trzecim razem dopiero odblokowałem, szarpnąłem za klamkę i już pędzącego samochodu drzwi oczywiście otworzyłem i wypadłem po prostu, nie? Tak, mi wszystko jedno było, czy ginąć, załóżmy, od kuli, gdzie wywiozą, zabiją, nie wiadomo, co się ze mną stało, czy też no, tutaj ginąć na szosie, bo tak mogło mnie tylne koło gdzieś tam po nogach przejechać, albo nadjeżdżający samochód z tyłu, prawda, dziś, ale przynajmniej będzie wiadomo, co się ze mną stało. Natomiast tak, jak wywiozą i zabiją, no to wiadomo, że no, gdzie tam kto będzie szukał. Kraj jest duży, dużo miejsc, załóżmy, takich odludnych, prawda. I tak, za mną jeszcze wypadły, trącone nogą, były na siedzeniu i na podłodze swetr, torba z resztą pieniędzy i telefon komórkowy i reklamówka z dwoma bochenkami chleba. To za mną jeszcze wypadło za trącone nogą właśnie, a oni oczywiście trzasnęli drzwiami i pojechali. To był, proszę Państwa, 12 października, 13 wiemy, cud słońca właśnie w Fatimie. Matka Boża Fatimska mnie wtedy uratowała. Tak, także dzisiaj mogę tutaj być i w ogóle dalsze lata. To był rok 1999. Także kilka ładnych lat temu, prawda, już, ale Matka Boża, prawda, mnie wtedy. I teraz tak, mimo, załóżmy, że późniejśmy takie próby robili, no, samochód Toyota na drugim biegu przy pełnym gazie mogła mieć no, do 50, nawet do 60 km na godzinę na pełnym gazie. Ja przy takiej, czy nawet przy 40, czy przy 50 km, prawda, nic sobie nie zrobiłem. Do dzisiaj nie potrafię wytłumaczyć. Byłem w koszulce z krótkimi rękawkami, spodnie oczywiście długie miałem, nie? Że tylko poza obtarciami na skórka, załóżmy jakimiś otłuczeniami, nic mi się nie stało. Ani noga, ręka nie złamana, prawda? Oczywiście tam ktoś zobaczył, zadzwonili po policję, policja przyjechała, wzięli mnie do tego na komisariat, że niedaleko było, i tego pyta się, czy pisać raport. Mówię, co, jeszcze się zastanawiasz? Mówię, czarny oczywiście policjant był, mówię, pisz raport, napad, kradzież i tak dalej, prawda, nie? Później mnie wzywali jakieś za 2 tygodnie, pokazywali mi zdjęcia tych, no, takich przestępców, recydywistów, prawda. Tak, jednego można powiedzieć, bo tak już było szaro, nie było już słońca, jeszcze nocy nie było, to było około godziny 19, prawda, więc i można powiedzieć tak, na tyle, ile mojej świadomości, jednego rozpoznałem, prawda, z tych, ale oni się oczywiście nie odnaleźli, a to są gangi. Układy między właśnie gangami a policją. Policja bardzo skorumpowana jest. Także nie liczyłem na to, że coś się odnajdzie, prawda, czy samochód i tak dalej. Ponieważ no, dosyć duże odszkodowanie, bo to było oczywiście, ja jeździłem samochód diecezjalny, ubezpieczony i wszelkie możliwe zabezpieczenia były. I blokada na lewarek skrzyni biegów, i immobilizer, i
że tak powiem, autoalarm i załóżmy na kierownicę, wszystkie możliwe możliwe zabezpieczenia była, dlatego też to towarzystwo ubezpieczeniowe dosyć duże po prostu no, odszkodowanie przyznało, prawda? Także tego, także proszę Państwa, właśnie. A ja z tego posterunku zadzwoniłem do takich Polaków, których wcześniej jeszcze znałem, prawda, rodzina, mówię, przyjedźcie, mówię do komisarza, mówię, jestem goły i wesoły, prawda, nie? Samochód straciłem ze wszystkim, mówię, ale życie uratowałem. Matka Boża, mówię, mnie uratowała, prawda, także tego, także przyjechali, zabrali mnie, a następnego dnia moi koledzy księża z Paulini, z afrykańskiej Częstochowy przyjechali, zabrali mnie do mojej misji. Także proszę Państwa, właśnie mówię, takie przypadki bywają, prawda? Nie, no, ale okazuje się opatrzność Boża mocniejsza nad plany, załóżmy, no, takich no, złodziei, a nawet i bandytów, prawda? Dwa tygodnie po tym, po moim porwaniu, został porwany podobny scenariusz. Ksiądz z diecezji Marian Hill, czarny to był, on nie przeżył, jego zabili. A mnie, zresztą za inne jeszcze też tak samo, posądzili o czary, że wedle wszelkich no, symptomów jakichś powinienem był zginąć. Powinienem był też tak, tym bardziej właśnie później po tym dwa tygodniu, jak właśnie ich czarny ksiądz po prostu też napadnięty właśnie przez, to się hijack nazywa właśnie, takie porwanie po angielsku. Został porwany, on nie przeżył, więc mieli następny argument właśnie, znaczy nie przeciwko mnie, tylko za mną, prawda, nie, że ja zaczarowałem, prawda, i ponad naturalną moc, prawda, to opatrzność, ja wiem, opatrzność Boża i moi znajomi i rodzice, prawda, wtedy załóżmy tak, z nieba, prawda, się, że tak powiem, znaczy mamusia już w niebie, prawda, tatuś jeszcze żył, modlili się, prawda, żebym jeszcze żył, a my się tak zawsze sobie tłumaczyli, prawda, tym bardziej jak do Zambii przyjechaliśmy po 4 miesiącach od naszego przyjazdu, bo nas było 3 księży i 2 panów świeckich jako misjonarzy przyjechaliśmy do tej samej diecezji i akurat było, że także w wypadku samochodowym właśnie 4 miesiące po naszym przyjeździe zginął taki ksiądz Jakub z diecezji katowickiej, który już tam 10 lat był, razem z ojcem Kochem, bratem ze Zgromadzenia Ojców Białych, misjonarzy Afryki. Czołowe zderzenie było z innym samochodem, 5 osób, nikt nie przeżył tej katastrofy. No to, a później, 2 miesiące później, w czerwcu, zginął jeden z naszych tych panów świeckich, który właśnie razem z nami przygotował się w Warszawie na wyjazd do Warszawy. On był takim mechanikiem, jeździł od misji do misji, reperował, co tam trzeba było, prawda, co się popsuło. No, dostał z diecezji takiego repa, samochód, przednie koło strzeliło, prawda. Jakieś może no, 2 kilometry od misji, do której jechał, przekoziołkował, uraz głowy. To było w 5 do 6 wieczorem, o 8 następnego dnia rano już nie żył. Takie te. I właśnie no, no, myśmy tak no, każdego z nas, mówię, mogło to spotkać, prawda, nie, że tego. I tak myśleliśmy sobie tak, żeśmy do takiego genialnego wniosku doszli, że Pan Bóg nas jeszcze na poprawę zostawił. Tak. Proszę Państwa, tak. Proszę bardzo, jeżeli coś by Państwa właśnie szczególnie interesowało, to bardzo proszę. A jeżeli nie, no to jeszcze jakiś obrazek, że tak powiem, z życia takiego właśnie misyjnego tutaj Państwu podzielę się. Może ksiądz usiądzie. Proszę. Ksiądz stoimy się, czegoś się.
Tak, cztery godziny w tym, usiądę sobie, chociaż 4 godziny w tym w pociągu właśnie akurat, no ale widzicie Państwo, też jaka opatrzność, jak mówię, czuwa nade mną. Była perspektywa, ponieważ dwa wagony były zajęte przez kibiców jadących do Szczecina, więc nawet ci, którzy mieli bilety z miejscówkami, po prostu nie mogli siąść, bo kibice za tego musieli stać. A akurat no, to się jeden pan załóżmy akurat miał gdzieś miejscówkę drugą, prawda, i mnie odstąpił i mogłem sobie właśnie usiąść jadąc tutaj właśnie do Państwa, do Poznania. Mówię, nawet w takich drobnych, jak mówię, w drobnych, oczywiście bym stał jako tak sobie pomyślałem, załóżmy dodatkowa będzie ofiara, załóżmy tutaj dla pokutnego marszu, prawda, no ale tym razem Pan Bóg nie dał tej łaski, żeby właśnie dodatkowo właśnie ofiary pojąć, stojąc właśnie w pociągu, a wiele osób no, stało, prawda, też tak samo, tak. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa... Ja mam prośbę, pozwolicie tu też powiedzieć o swojej działalności w Warszawie, bo mamy tutaj listy, które Ci wysłał na przykład do Pani Białkiewicz-Walc i o innych działalnościach, a ojciec jest bardzo skromny, bo chcielibyśmy może na ten temat też coś usłyszeć, bo wszyscy tutaj o tym wiedzą. Dobrze, zaraz właśnie powiem o tym, ale jeszcze wcześniej może, żeby jeszcze właśnie odnośnie pracy w Afryce. Jeszcze jeden taki przypadek, dlatego że no, czasem my tutaj żyjąc w Polsce względnie, załóżmy, bezpiecznie jest, prawda, no nie doświadczamy tego, czy nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze życie zależy od Bożej opatrzności. Naprawdę. No to tutaj to opowiedziałem przypadek właśnie z tego, przypadek kiedy zapadnięty zostałem właśnie w mieście wojewódzkim na parkingu. Tak, to cywilizowany, że tak powiem, kraj. Ale tutaj też tak samo zostałem napadnięty w misji mojej Matki Bożej z Lourdes. Mianowicie, no wiadomo, stacja benzynowa 40 km od misji. Ja mam i samochód, i generator na ropę, i drugi na benzynę, prawda? Więc mam i benzynę, i olej napędowy do samochodu też tak samo, prawda? Więc i czasem, załóżmy, ktoś komuś tam zabrakło benzyny, czy innego paliwa, prawda, czy oleju, więc takie rzeczy miałem w misji. No akurat godzina 7 wieczorem, psy zaczęły szczekać, więc zapaliłem światło przed misją, patrzę naprzeciwko bramy, stoi murzynek z takim kanisterkiem, z, prawda, kontenerkiem na paliwo. Myślę sobie, no, był gdzieś niedaleko, załóżmy stoi, przyszedł czasem kilka kilometrów i idzie, samochód stanie, bo to nie myśli, żeby wcześniej sobie odpowiednią ilość paliwa, prawda, tylko jedzie, czasem jedzie, dopóki wszystko się, że tak powiem, nie wyczerpie, prawda, nie, no myślę sobie, dobrze, wychodzę, drzwi za sobą zostawiam otwarte, chciałem zapytać, prawda, czym mogę służyć, czym mogę pomóc, prawda, nie, a w tym momencie, kiedy ja już do bramy się zbliżyłem, a brama taka z rurek, druty, dwa słupy betonowe, na których ta rama zawieszona. I zza tych dwóch słupów, dwóch, załóżmy, murzynów wyskakuje i do mnie jeden z pistoletem tak do czoła, paliwo i pieniądze. Co byście Państwo w takiej sytuacji zrobili? Co byście Państwo zrobili? Co bym nie zrobił, to było przeciwko mnie. Jeżeli dać i pieniądze, i paliwo, wcale nie ma pewności, że zostawią żywego. Zazwyczaj strzał,
i nie ma człowieka, po to, żeby po prostu nie mieć pościgu za sobą, żeby nikt o tym, że tak powiem, nie wiedział. A jeszcze misja z 250 metrów ode mnie w konwencie, w innym budynku siostry, trzy czarne mieszkają, a najbliższa wioska 2,5 kilometra od misji. Nawet jeżeli by ktoś słyszał strzały, to nikt nie przyjdzie w nocy, wieczorem, żeby bronić, czy po prostu boi się, żeby samemu nie być poszkodowanym. I takiej sytuacji nie dam, to tego, będę uciekać, prawda, to zastrzeli, a drzwi otwarte, już nie musi się włamywać, weźmie co. Co bym nie uczynił, w takiej sytuacji będzie przeciwko mnie, prawda? Mówię, tak też tak długo opowiadam, ale to są ułamki sekund, prawda, nie? I co w takiej sytuacji robić? To też mówię, nie ode mnie, tylko z góry. Z góry Duch Święty, opatrzność Boża, prawda, nie? I ogarnęła mnie, co nie powinna, ale ogarnęła mnie złość. Taka w tym sensie, ja tutaj idę Ci pomóc, zechcę Ci pomóc zaradzić Twojej potrzebie, a Ty na mnie z rewolwerem, prawda? I zakląłem po polsku i za brodę się chwyciłem. Proszę Państwa, to sparaliżowało ich. Ręka z pistoletem opadła, oni zamieszanie, ja to wykorzystałem, zamieszanie, prawda? Wycofałem się szybciutko, bo to kilka metrów, prawda, ze 6 metrów było od tej bramy do tego taki ganek, że tak powiem, na tym, dwa słupy właśnie, weranda i za ten betonowy właśnie jeden słup się schowałem, psy trzy miałem, spuściłem, myślę sobie, teraz to sobie strzelaj, prawda, no. Proszę Państwa, i no, dzięki temu oni oczywiście poszli, prawda? Mówię, ratowałem życie, ale mówię, to jest opatrzność Boża. Czasem tak jest, że strach człowieka potrafi sparaliżować. Nie to, że nie wydobędzie słowa, prawda? Ale po prostu czasem nawet ruszyć się nie, człowiek nie może. Po prostu jeżeli strach sparaliżuje, prawda, człowieka. Pierwsze, ja się nigdy ich nie bałem. I też tak samo, oni są takimi psychologami, oni mają taką pierwotną, też tak samo, Afrykańczycy pierwotną mają taką intuicję, prawda, jeżeli nawet by do nich iść z pięknymi słowami, a co innego w głowie mieć, inne, że tak powiem, intencje, szybciutko człowieka rozszyfrują, prawda. I też tak samo, jeżeli się ich wyczują, że się człowiek ich boi, no to też tak, a szybciutko rozpracują, rozszyfrują, prawda? To też tak samo, no to wtedy będą to wykorzystywać. Ja się nigdy ich, że tak powiem, nie bałem. Zresztą inne przykłady, inne przypadki też takie, gdzie nie radzili sobie właśnie z takimi uporczywymi, chociażby złodziejami, poprzednicy moi czarni, ja sobie z Bożą oczywiście pomocą, modlitwą poradziłem, prawda, nie? Też byłem oskarżany o czary, prawda, nie? Ale właśnie tutaj właśnie w tym przypadku właśnie też można powiedzieć, opatrzność Boża oczywiście pomagała i światło, mówię, Ducha Świętego, prawda? No ja nigdy, broń Panie Boże, przecież wiadomo, człowiek jeżeli ktoś przychodzi do mnie, załóżmy, no to albo po Zulu, albo zwracałem się, czego chcę, albo po tym, albo po angielsku, gdzie po polsku, załóżmy. Mnie akurat tutaj, w tym momencie przyszło, mówię, takie światło, żeby właśnie, mówię, to z nieba, prawda, żeby do nich po polsku się odezwać, a później po polsku zakląłem. Oczywiście nie siarczyście, nie tak mocno, prawda, ale oni to odczytali jako właśnie zaklęcie. Ale jako oni to tak traktują. Tak traktują, zaklęcie. Właśnie, tak, I, właśnie. I ta broda? To właśnie złapałem za brodę, właśnie, ale nie, właśnie wróciłem za brodę, sparaliżowało po prostu ich. A mówię, gdyby nie to, gdyby nie światło, to mówię, to nie ode mnie było.
Bo mówię, czasem potrafi, no ja mówię, ja się nigdy ich nie bałem, od tego trzeba zacząć, ale czasem właśnie tak jest, że człowieka no sparaliżuje, albo głosu nie wyda, prawda, czy z miejsca się nie może ruszyć. A ja i to, prawda, a broda pomogła, prawda, i ja ich z błędu nie wyprowadzam. Od tego czasu żadnego włamania nigdy, to był rok 2002. Od tego czasu żadnego włamania, żadnej, załóżmy, do misji nie było. Tak, oczywiście, że tak, 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 tak. Boją się właśnie tak. A jeszcze też inny, ale inny przypadek, ale to bardzo długi do opowiadania, także na inny może czas jeszcze zostawimy, na inny raz. Na inny, że tak powiem, czas dzisiaj już za długo może to będzie, a teraz pani prosiła właśnie o, to, że jestem w ogóle tutaj w Polsce i w Warszawie mogę być, no to też mówię, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Przyjechałem tutaj z racji po prostu zdrowotnych, nie? I jestem w Warszawie, znaczy w ogóle w Polsce, trochę długo według mnie, ale mówię też, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Jeżeli tak Pan Bóg kieruje moimi losami, moim życiem, no to ja mówię się temu całkowicie, absolutnie poddaję. Tak jak na misję musiałem się uczyć cierpliwości 10 lat, zanim czekałem, zanim mnie biskup puścił, prawda? Wyraził zgodę, prawda? Najstarszy w tej chwili biskup w episkopacie, arcybiskup Bolesław Pylak. W tym roku, w ubiegłym roku obchodził 50-lecie biskupstwa, a w tym roku 70-lecie kapłaństwa. Najstarszy właśnie biskup w episkopacie, arcybiskup Bolesław Pylak. Jeszcze żyje oczywiście. Ma się całkiem dobrze, prawda? 21 rocznik, także jak szczęśliwie dożyje 21 roku, będzie miał 100 lat. Tak. W każdym razie nauczyłem się, że tak powiem, jakoś w ręce Boże składać, nawet mimo że załóżmy, że to mnie bardzo osobiście w ogóle to nie odpowiadało. I niektórzy moi koledzy troszeczkę inaczej, poszedł do biskupa, troszeczkę ostrzej z nim porozmawiał, prawda, biskup, idź, to sobie wreszcie jedź, daj mi spokój, prawda, nie? Tak, niektórzy właśnie ci, którzy koledzy przede mną akurat wyjeżdżali na misję każdy po roku. Ja nie chciałem, załóżmy, w ten sposób, że tak powiem, biskupa traktować zawsze. Uważałem, że biskup następstwa apostołów i też widziałem właśnie, mimo że to było, niezgodne z moim pragnieniem, załóżmy akurat w tym momencie, to zgadzałem się właśnie z wolą biskupa, prawda, z jego decyzją, prawda, bo uważałem, że tak powinno być, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I teraz też tak samo, tak to traktuję moją niemożność, bo po prostu powrotu w tej chwili, akurat w tym momencie do Afryki, żeby tam kontynuować, tam wszystko zostawiłem, tam oni też czekają na mnie, prawda? No ale na razie okazuje się, że tam jest pierwotne pogaństwo, a tutaj wtórne pogaństwo, prawda? W Polsce, nie? I w Europie Zachodniej też tak samo. Także, gdybym tak siedział, załóżmy, tylko lekarstwa przyjmował, pana czy panią doktor odwiedzał, prawda? Zabiegi, prawda, jakieś takie rehabilitacyjne czy terapię zdrowotną prowadził, no to bym się po prostu zanudził, jeszcze bym się bardziej, że tak powiem, rozchorował, prawda, nie? A tak okazuje się, że tutaj w Warszawie nawet najpierw zacząłem właśnie pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu, byli ludzie, którzy właśnie modlili się, bronili w ten sposób właśnie krzyża tego. Pamiętamy w sierpniu, co tam się działo,
urągowisko pod, że tak powiem, właśnie takim za zgodą właśnie władz Warszawy, prawda, pani HGW, prezydent Warszawy, to się wszystko dokonywało i tak dalej. Więc sobie pomyślałem razem z księdzem Małkowskim, księdz Jacek Bałęba, tam się zjawiłem i tam właśnie no, z ludźmi, że tak powiem, modliłem się i byłem, a później jakoś dzieliłem krakowskie przedmieście z miejscem, gdzie była właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Kiedy telewizja Trwam dostała odmowę na miejsce na multipleksie, więc tam żeśmy różańcem właśnie pana Dworaka z jego ekipą molestowali, jak to ja nazywam, prawda? I okazuje się, że skutecznie, mimo że tam któryś z panów przychodził, mówi, tak prywatnie wam powiemy, mówię, że szkoda nam was, prawda, nie? Bo i tak jest zadecydowane, że telewizja Trwam nigdy na multipleksie nie będzie. Ja mówię, wy macie swoją ekonomię, my mamy swoją ekonomię. Wprawdzie dużo to czasu zabiło, 2,5 roku, ale telewizja Trwam na multipleksie jest. W każdym polskim domu, kto tylko chce, może sobie przełączyć na kanał telewizji Trwam. To się skończyło. No, plac na Najświętszego Zbawiciela. Wiadomo, ten kabłąk znany, prawda, pod hasłem tęcza, prawda, taki znak, załóżmy zawłaszczony oczywiście, ukradziony homoseksualistów, tych LGBTQ, prawda, lesbijek, gejów i tak dalej, transseksualistów, biseksualistów, więc myślę sobie tak, nie, to jest szyderstwo z Pana Jezusa, plac Najświętszego Zbawiciela i właśnie pomnik homoseksualistom wystawiony. Oczywiście ludzie się, że tak powiem, sprzeciwiali, 7 razy było to podpalone, prawda, no ale ciągle odrestaurowane, odnawiane i ciągle właśnie straszyło, było hańbą i dla Warszawy, i dla stolicy. I myślę sobie tak, nie, zrobiłem odpowiednie transparenty, a wtedy właśnie przez poprzednią ekipę rządzącą było właśnie forsowane właśnie ideologia gender, właśnie no ta obłąkańcza, to ideologia sprzeczna, mówię, ze zdrowym rozsądkiem, program no od deprawacji dzieci od 4. roku życia, od przedszkola już, poprzez no, dzieci szkoły podstawowej, średniej, młodzież do uniwersytetu. Myśmy też odpowiednie transparenty właśnie wydrukowali i modlitwą, prawda. No, wiem, że wiele i organizacji społecznych, i ludzi sprzeciwiało się temu, wszystko na darmo. I miejscowe, dzielnicowe uchwały, rady, że tak powiem, dzielnicowych, wszystko. Tak. Myślę sobie tak, modlitwą potrafimy to, oczywiście z Bożą pomocą, uporać się z tym, żeby no, straszydło, prawda, ta hańba dla Warszawy, dla stolicy i dla Polski, ale szczególnie szyderstwo z Pana Jezusa właśnie na placu Najświętszego Zbawiciela, żeby to znikło, prawda. No i zaczęliśmy modlitwę, prawda. Oczywiście różne były na nasze treść naszych transparentów i w ogóle na naszą modlitwę różne reakcje były. No, przysyłała pani Środa, zresztą przyznawali się aktywiści, usiłowali z nami jakoś rozmowę, prawda, ale oczywiście to nie było z kim rozmawiać, bo oni
no to takie ciasnota, że tak powiem, umysłowa, nie tyle ciasnota umysłowa, ile ideologiczna za pieniądze, prawda, bo ogromne pieniądze za tym idą, więc po prostu myśmy nie reagowali na to, modlili się, nasyłali na nas i Straż Miejską, i policję, prawda, ale ja policjantom, panom, oczywiście zawsze ich bardzo, załóżmy, grzecznie z nimi, czy z panami strażnikami rozmawiałem i wyjaśniałem, mówię, no mamy pozwolenie, czy mamy pozwolenie? Mówię, nie mamy pozwolenia, nie potrzebujemy mieć pozwolenia, bo to nie jest zgromadzenie publiczne, prawda? I wyjaśniałem, jakie muszą być spełnione warunki, żeby zgromadzenie publiczne, że tak powiem, zaistniało, prawda? Nie, taki warunek niespełniony, nie ma zgromadzenia, mówię, a chwaliłem, mówię, panów policjantów, wasz boss przysłał nas tutaj, chociaż mogliście pójść sobie gdzieś na kawę, ja to bardzo doceniam, cieszę się i my wykonujemy polecenie naszego bossa. A nasz boss jest w Rzymie, ojciec Franciszek Święty. Mówił, zostawcie, wyjdźcie z kościołów, z swoich domów z różańcami na place i ulice miast z modlitwą. I my to robimy, mówię. Tak, wy waszemu bossowi jesteście posłuszni i chwała wam za to, że uczciwie swoją misję, swoje prace wykonujecie. Zawsze ich pochwaliłem za to, że do nas przyszli. A my też swoją misję też w ten sposób właśnie wykonujemy. I proszę państwa, co się okazuje? A, jeszcze w międzyczasie żeśmy napisali do pani Hanny Gronkiewicz-Walc właśnie, to było 2014 rok, akurat październik przed wyborami. Właśnie ona kandydowała do drugi raz na prezydenta Warszawy. No i właśnie no, też rozdawaliśmy w setkach ten list. On jest też tak samo na internecie. Chyba być może nie powinien jeszcze zniknąć na stronie internetowej w obronie wiary i tradycji. W obronie wiary i tradycji na pewno jest. Jeszcze tutaj państwu przywiozłem właśnie ten i będzie można w przyszłości fotokopię zrobić, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie właśnie dostępny. Okazuje się, że cały czas jest aktualny ten list właśnie. Kilka pytań pani HGW zadałem, na które do tej pory nie dała odpowiedzi i najprawdopodobniej nie będzie. A 26 sierpnia, czyli w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, roku pańskiego 2015. Właśnie ja w tym liście napisałem, że my jesteśmy przeciwni podpalaniom, przemocy, a tak dalej. Absolutnie. Tam mówię, napisałem, tak jak kiedyś przyjechał dźwig i ten kabłąk ustawił, prawda? Tak niech jakiegoś dnia, wieczoru czy nocy przyjedzie dźwig i ten kabłąk zabierze. Te plastiki, te kwiatki plastikowe zabrać poza teren Polski, utylizować, żeby tutaj naszego powietrza nie zanieczyszczał, prawda, nie zatruwał przy utylizacji tego plastiku, a tą przepaloną konstrukcję do huty przetopić na coś konkretnego, na coś pożytecznego, prawda. To jej sugerujemy, żeby w ten sposób zrobiła. No rzeczywiście 26, to nie jest przypadek, 26 sierpnia Matki Bożej Częstochowskiej 2015 roku. Aha, i też modliliśmy się też, żeby no właśnie Pan Bóg to sprawił, żeby no, ta pani prezydent, która uporczywie znieważała poprzez swoje decyzje na szyderstwo wystawiała właśnie Pana Jezusa, żeby ona też poszła sobie z Warszawy, z tego stanowiska. I 2015 roku, 26, akurat właśnie w 11:30 w nocy przyjechał dźwig, ten kabłąk został rozebrany, zabrany i śladu po nim nie ma. A rok później, czyli w ubiegłym roku 2016, 26 sierpnia, pani HGW zaczęła mieć publicznie kłopoty w związku z dziką
prywatyzacją. Czy to też tak samo przypadek? 26 sierpień, tylko inny rok. Proszę Państwa, właśnie tak. Na Placu Zbawiciela później, mimo że właśnie ten kabłąk już został zabrany, myśmy nadal się modlili, zaczęli modlić właściwie z krótką przerwą, wtedy kiedy te kody KOD, prawda, wyszli publicznie atakować nasz rząd, któryśmy właśnie jako Polacy normalni wybrali. Właśnie w obronie modlitwa wspierająca pana prezydenta i panią premier z rządem na Placu Zbawiciela i modlitwa ekspiacyjna za 3,5 roku pobytu tego szkaractwa, prawda, na Placu Zbawiciela, żeby modlitwą wynagrodzić Panu Jezusowi właśnie za te zniewagi, za te szyderstwa zamierzone i tak uporczywie przez panią HGW podtrzymywane, prawda? Tak obliczyliśmy, powiem Państwu, myśmy obliczyli, że miesięcznie pilnowanie tego około 100 tysięcy złotych kosztowało. Policzyć właśnie trzech, tak, z kieszeni podatników. Pierwszy tam był system monitoringu, kamery, zraszanie kiedy gorąco było, tych kwiatków, tego plastiku, prawda? Później całodobowe trzech tych pracowników służby miejskiej z radiowozem tam pilnowało, prawda? To był najbardziej w Warszawie strzeżony obiekt. Ani żaden bank, ani Sejm, ani Pałac Prezydencki nie był tak chroniony, jak właśnie ten kabłąk, prawda, nie? A to rzeczywiście to kosztowało wszystko. Policzyć pensje, policzyć ubezpieczenia właśnie, składki zdrowotne, wszystko policzyć. Około 100 tysięcy miesięcznie kosztowało właśnie utrzymywanie tego i pilnowanie właśnie, tak, już nie mówiąc, jeżeli podpalili tam kolesie, prawda, tak, to później też setki, tysiące złotych szły na restaurację, na odnawianie tego. I proszę Państwa, właśnie no, przenieśliśmy się, aha, i teraz właśnie modliliśmy się do 11, oczywiście z przerwami, czy na Adwent, prawda, bo ja wtedy nie mogłem być duszpasterzko zajęty, prawda, czy też jak jest Wielki Post, też tak samo, ale tak, poza tym i miesiąc wakacyjny, jeden tylko, a drugi wakacyjny, normalnie modlitwa była. To od poniedziałku do piątku tam była właśnie modlitwa w tych właśnie intencjach. Ale od 11 stycznia jesteśmy pod Sejmem, kiedy właśnie, no wiadomo, co się 16 grudnia działo właśnie w Sejmie, ci kodowcy, no pucz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ oni publicznie właśnie atakują, więc my publiczną modlitewną odsieczą właśnie przed Sejmem też sobie stoimy pokornie, bez tych gwizdków, bez załóżmy jakichś megafonów, prawda, z różańcami w ręku, prawda, także tego, to jest najskuteczniejsza właśnie broń, tak. Oczywiście też różne są na nasze transparenty, mamy takie, gdzie jest właśnie wypisane, że modlitwą jako Polacy i katolicy, modlitwą i czynem wspieramy pana prezydenta Andrzeja Dudę, panią premier z rządem w wysiłkach naprawy Rzeczpospolitej, a Bożemu Miłosierdzie polecamy Targowiczan, którzy kwestionują wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku. A jak niektórzy rzucają na te właśnie, widać, uderz tu, ano, wszyscy się odezwą, okazuje się, właśnie niektórzy na to słowo Targowiczan właśnie się tego wiązankę czasem poślą w naszym kierunku, prawda, przychodząc chodnikiem obok nas, ale my już jesteśmy tacy gruboskórzy już na te właśnie wiązanki słowne, prawda,
prawda, że jesteśmy odpornieni i na w krakowskim przedmieściu, i na przed Krajową Radą, i na Placu Zbawiciela, gdzie chyba było najwięcej właśnie takich szyderstw z nas i w ogóle z modlitwy z nas właśnie modlących się. Z tym, że no, nie za dużo było chętnych, że tak powiem, nigdy nie brakowało, ale nie za dużo właśnie chętnych było takich do modlitwy. Bo tak, jeżeli taka pikieta jest, może być rasowa, prawda, nie, gwizdki, megafony skaczą, wykrzykują, że tak powiem, jakieś hasła, dużo ludzi, o to byśmy mieliśmy dziesiątki czy setki nawet, załóżmy, ale na to trzeba było pozwolenie, prawda, nie, na zwołanie takiego zgromadzenia. Natomiast my nikogo nie zwołujemy, kto chce, może dołączyć na dziesiątek różańca, czy na więcej, czy na cały, prawda. Więc my nie tego nie zwołujemy, prawda? Po drugie, właśnie nie ma gwizdków, dzwonków, czy jakichś megafonów. Pokornie stoimy, modlimy się, Pan Bóg i tak naszą modlitwę słyszy i okazuje się, że różaniec jest najskuteczniejszą bronią właśnie, no, żeby wymodlić te czy inne sprawy. Dlatego właśnie w tej chwili też stoimy, modlimy się, właśnie w tych intencjach, wspierając właśnie dla równowagi. Dlaczego? Dlatego, że tak, tych trzech namiotów, tych kodowców już nie ma. Już nie ma przed Sejmem, ale jest jeszcze duży namiot tych którzy ubowców, prawda? Ubowców, którym te emerytury, tak, generałów właśnie, tak? I tego, takie różne no tam hasła, różne dziwolągi, różne mają te wypisane, załóżmy tam, takie czy inne, wśród nich napisane nonsens, prawda? Gdzie jest nonsens świecka Polska. To jest nonsens, bo Polska jest taka, jako są jej obywatele, a obywatele 95% to są katolicy, ochrzczeni katolicy, prawda, nie? Tak, także mówię, takie dziwolągi mają wypisane. A to, oczywiście, to nie ma z kim, już to w tej chwili nie ma ich dużo, jeden albo dwie osoby pilnują tylko tego. Nie wiem, chyba w nocy nawet też tak samo nikogo nie ma, bo tam policja cały czas jest, pilnuje, także na policjantów ochronie ten namiot jest, a tak tylko w ciągu dnia to tylko jedna albo dwie osoby najwyżej, że tak powiem. Ale my tam będziemy pod Sejmem, dopóty właśnie oni jeszcze będą. A jak oni zwiną się, to my też tak samo z powrotem wrócimy na Plac Najświętszego Zbawiciela, właśnie modlić się i też właśnie no, jako ekspiacja za to zadośćuczynienie Panu Bogu za te właśnie szyderstwa, bluźnierstwa i właśnie to wszystko, co się w naszej stolicy dzieje i w Polsce też tak samo. Tak, to taka, że tak powiem, no, proszę Państwa, z Bożą pomocą taka działalność, prawda, czekając na zielone światło od pani doktor na powrót do Afryki. Ksiądz tu wspomniał o księdzu Małkowskim. Tak. Czasami występujecie księża obaj. O tak. Na miesięcznicy. Tam na miesięcznicy, oczywiście. Probosta Bartolda. Tak. Znaczy tam. Bo ksiądz na pewno szczegóły zna. Chciałem zapytać o marginalizację księdza Małkowskiego we własnym gronie, że tak powiem. Dlaczego on musi ze swojego jakiegoś małego mieszkanka w Warszawie dojeżdżać przez całą Warszawę, żeby odprawić na Wólce gdzieś tam? Nie, on na Wólce na cmentarzu. Tam ma zlecone na cmentarzu. Tak. Nie może odprawić brzegu. Właśnie. Nie można mu kazań wygłaszać w ogóle. Właśnie, no to jeszcze. Czy to jest prawda? Na pewno prawda. Nikt tego nie dementował. A to jest jeszcze od prymasa Glempa zakaz, który. No, następca jego, kardynał Nycz, jako arcybiskup, nie,
Nie złamał, nie, po nie prostu uchwały. Tego nie skasował. Ja chcę po prostu tak. wystąpić w tej sprawie do księdza arcybiskupa Gądeckiego, z którym mam czasami kontakty regularne. Można wszelkie możliwe... Ale by musiał szczegółów więcej znać, żebym jakiegoś tam przekłamania czy błędu nie popełnił. Więc ksiądz Małkowski mieszka w jakimś mieszkanku, tak, we Warszawie. To znaczy, ja nie byłem u niego nigdy, trudno mi powiedzieć, znaczy on ma gdzieś mieszkanie po prostu, gdzieś chyba, tak mi się wydaje, że w bloku mieszka, że gdzieś w bloku, załóżmy, ma mieszkanie, prawda. Ludzie, tak. Ksiądz mówi do Wólka, tak? To jest na Wólce, tak. I to jest kaplica cmentarna? Nie. Ja słyszałem... Ja słyszałem, załóżmy, ja też na tym nie, osobiście nie byłem, więc nie mogę potwierdzić, ale nie wiem, że na pewno kaplica cmentarna, że pogrzeby po prostu, msze święte pogrzebowe odprowadza na miejsce wiecznego spoczynku, prawda, ludzi. No, z tego co widać, to jeszcze to utrzymane jest w mocy zakaz prymasa Glemba. Co, nad czym ja ogromnie ubolewam. Że prawda. Arcybiskup się przyczyni do tego i może z arcybiskupem Jędraszewskim. Dobrze byłoby właśnie z tym, że to właśnie. To jest tak zasłużony ksiądz. Ale oczywiście, że tak. On był pierwszy był na liście przez ubeków do sprzątnięcia właśnie przed księdzem Popiełuszką. Z tym, że proszę Państwa. Ja się o co innego modlę, prawda? Czy my się modlimy, prawda? Nie w ogóle i za biskopat, i za miejscową władzę duchowną, prawda? Nie. I tak myślę, załóżmy, no powinien przecież obecnie, że tak powiem, właśnie metropolita, ksiądz arcybiskup kardynał Nycz powinien ten zakaz w ogóle zlikwidować. Ale jeżeli nie likwiduje. Po prostu nie kasuje, prawda? I teraz tak, można próbować i trzeba próbować, ale inny biskup nie będzie na jego, że tak powiem, terytorium wkraczał, nie będzie mu mówił, co ma robić, czy ma nie robić, prawda? Oczywiście, jest racja, żeby próbować. Ja nie powiem, trudno mi powiedzieć, czy jaki będzie owoc, jaki efekt tego, ale próbować można i trzeba. A że próbować warto, ja też sam się przekonałem. A no właśnie, tak. Bo ludzie normalnie właściwie w większości nie zauważyli, chyba że Matka Boska Częstochowska wróciła do pierwotnej postaci na Jasnej Górze około pół roku temu, właściwie 4 czy 5 miesięcy temu, bo sukienki Dropikowskiego nie ma. A wie ksiądz dlaczego między innymi? Nie, nie wiem. Przekazałem film pod tytułem Sukienki Matki Bożej, gdzie trzeba. Kilku miesiącach od przejrzenia tego filmu. Oczywiście nie mówię, że ja to spowodowałem, bo ludzie z południa Polski. Tak, ale słuchajcie. Znają dokładnie. Proszę Państwa. Ze Szyglic, bo ja od nich mam ten film właśnie. I po prostu taką krucjatę robili. U biskupów. Biskupi nie chcieli żadnego pisma od nich w ogóle przyjąć odebrać, po prostu. Ani tego filmu, a ja wiedziałem komu dostarczyć. Właśnie. Proszę Państwa, i tak samo nasza grupka jest bardzo niewielka. Właśnie tych ludzi, którzy modlą się, czy modlili na Placu Zbawiciela. Oczywiście są tacy ludzie, którzy idąc do pracy dochodzą na dziesiątek różańca, akurat czy wracają, załóżmy, dochodzą do nas, ale załóżmy tych stałych bywalców, to jest niewielka grupa. Niewielka grupka. Ale ja mówię tak, nieważna jest ilość, tylko jakość, też tak samo mówię. Wy jesteście niezłomni właśnie tutaj, czciciele i Matki Bożej, i patrioci, i Polacy, i dbacie właśnie o te sprawy i Boże, i Ojczyzny, prawda. I dlatego właśnie czasem, tak Jan Paweł II, jeden człowiek zmienił bieg historii, prawda? I tak samo nasza modlitwa jak kropla po kropli
upadająca w to samo miejsce potrafi wydrążyć w najtwardszej skale, przynajmniej wygłębienia czasem i otwór, prawda? I tak samo właśnie modlitwa, która jest codziennie od poniedziałku do piątku właśnie publiczna, tak jak oni, dlaczego nie idziemy do kościoła? Ja mówię, a gdzie oni atakują nasz rząd? Czy skrycie w kościele, czy publicznie na ulicy? No na ulicy. A mówię, to tam, gdzie jest, załóżmy, zniewaga Pana Boga, czy też publicznie, to musi być publiczna ekspiacja, publiczna modlitwa. Oczywiście, niech będzie też w kościołach, niech będzie też w domach modlitwa, ale też publiczna właśnie modlitwa niech będzie. Jest. I pani premier jest bardzo wdzięczna, inni ministrowie też tak samo, pan Duda o tej naszej modlitwie też wie i bardzo wdzięczny, bardzo za nią dziękuję. A jak ksiądz wytłumaczy fakt, że pan profesor Drapikowski, który jest fantastycznym twórcą, bo to trzeba przyznać, robi przepiękne rzeczy, dzieła, że kiedyś był nieuleczalnie chory, tracił wzrok, miał wtrącenie rozsianek, groziło mu tam, w ogóle chodzić nie będzie. Udał się na pielgrzymkę do Rzymu, papież mu tam rękę nasz, czoło i później w Częstochowie też działał cuda. I on na wdzięczności papież. Tą sukienkę Matki Bożej na Jasną Górę opracował. Jak to wytłumaczyć, że nie przez przypadek nad prawą ręką Matki Boskiej wykonał tak przepięknie z bursztynu skarabeusza, jakby ksiądz zdjęcie widział dosłownie. A jeszcze dodatkowo wykonał drugą sukienkę w Rychwałdzie, tam gdzie koło Żywca, gdzie Duda jako prezydent pierwsze tam przemówienie miał w kościele, nie wiedząc na pewno przed jakim obrazem, też sukienka Drapikowskiego. I w tej sukience Drapikowskiego, która nie została niestety zmieniona, jeszcze mam nadzieję, że zostanie, tam została skóra węża zrobiona z bursztynu na Matce Boskiej. Natomiast Biblię, którą Jezusek dociskał, nie znam tych szczegółów, Jezus Chrystus dociskał, był jako dziecko w tym. To był przepiękny obraz, ten pierwotny. To w tej chwili on zrobił w tej sukience takie coś, że ta Biblia, to Pismo Święte spada z uda i jeszcze jest taki jakby ruch ręką, idź sobie, albo rzeczy niesamowite. Także i to na tym filmie jednym i drugim, bo jest drugi taki film, Trzy Golgota bez kidów ze znakiem zapytania, gdzie z kolei profesor Dźwigaj z Krakowa, też fantastyczny twórca, wprowadził do każdej stacji drogi krzyżowej na tych górach tam, nad Żywcem, w ogóle na Beskidach. Tyle elementów masońskich, że to głowa boli. Ja się cieszę osobiście z tego, że ludzie tam chodzą się modlić i w ogóle tego nie widzą, bo to najważniejsze. Tak to zamiast się modlić, to wyszukiwał te wszystkie elementy. Na tych filmach doskonale jest wszystko wyfunkcjonowane i opisane. Także, ale jak to pogodzić, że tu Matka Boska uratowała zdrowie, z dobrego serca to. Tak, oczywiście. Ale jednocześnie nie zapomniał takiego czegoś wsadzić. No dla mnie. Ja oglądałem na przykład jego dwa przepiękne dzieła dla Kazachstanu i teraz ostatnio, trzy tygodnie temu, w Luboniu dla Kibeho, największe sanktuarium. Właśnie w Afryce, zrobił przepiękną rzecz i tam osobiście, ja tam nie znam tych też wszystkich tych symboli, patrzę, aż tam czegoś nie wprowadził, ja tam nic nie zauważyłem, przepiękne rzeczy. I jest w dobrym zdrowiu i tworzy wspaniałe... Widzicie Państwo, nie wiem. Ale coś tu jest na rzeczy. Wczoraj tu był człowiek, który lekceważył pewną grupę ludzi, konkretnie mam tu na myśli masonerię, to z tym związane przecież w sposób oczywisty. Proszę Państwa, jeszcze chciałem powiedzieć, naprawdę to, że Poznań ma comiesięczną krucjatę różańcową i pokutną procesję,
to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja bym sobie, ja dlatego tutaj no, przyjeżdżam oczywiście na zaproszenie, jak najbardziej, co to za zaszczyt poczytuję, ale mówię, co bym dał, gdybym właśnie w mojej rodzinnej mieście, w Chełmie, właśnie taka procesja pokutna mogłaby być. Na razie, na ten moment nie, niestety nie ma. I dlatego też tak samo tam, gdzie jest właśnie no, ta łaska wypraszana właśnie przez niewiele, to wcale nie dużo, nie. Ja mam to też tak samo doświadczenie, że krzyczeć, hałasować, dużo ludzi, setki, ale wziąć w różańce i pokornie stanąć albo iść tym bardziej w orszaku takim pokutnym, nie za dużo chętnych jest, ale tym większa wartość i w oczach Bożych, i dla Polski ratunek. Ratujecie Polskę. Wiem, że w Zamościu też tak samo są właśnie co miesiąc jest właśnie pokutny marsz, natomiast tam kapłani są przynajmniej kilku w każdy ten. Mnie było bliżej właśnie nawet do Zamościa z Chełma dojechać tam, też w trzecią niedzielę miesiąca mają, prawda? Ale ponieważ tutaj no nie ma, a Państwo mnie zapraszacie, więc mówię, tak jak wspomniałem, dopóki Pan Bóg da zdrowia, a nie będziecie mieli księdza, bo to wstyd, przepraszam, dla mnie wstyd też tak samo, żeby pokutna procesja, a kapłana nie było, prawda? I dlatego ja bardzo chętnie z wielką jej satysfakcją dla siebie i w ogóle jestem tutaj i swoją obecnością i modlitwą wspieram właśnie Państwa, którzy organizujecie i wszystkich, którzy na tą procesję pokutną przychodzą. I bardzo wdzięczny jestem wszędzie, gdzie na wszystkich odpustach, gdzie tylko mogę, jestem, o Was opowiadam.